wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego dzisiaj pojawia się drugi film, to postanowiłam Wam wyjaśnić to, co ostatnio pojawia się na początku każdego filmu, bo pewnie zauważyliście, że od niedawna oznaczam wszystkie moje filmy w nowym roku. Oznaczam po prostu, dla kogo one są przeznaczone i pewnie się zastanawiacie, dlaczego to zrobiłam. Chociaż wyjaśniałam już to, to widzę, że nie do końca jeszcze to do Was dociera, także postanowiłam zrobić taki krótki film informacyjny, w którym Wam wszystko opowiem, dlaczego tak zrobiłam. Bo widzę, że mimo, że to wyjaśniłam w pierwszym filmie, o którym mówiłam o tych zmianach, to jednak widzę, że to Was, że do młodszych widzów zwłaszcza to jeszcze nie dociera, no to zrobię właśnie taki film. Chodzi tutaj o ustawę COPPA. Jest to ustawa, która mówi o ochronie praw dzieci w internecie. I ona teraz na YouTube jest bardzo ważna, ponieważ YouTube chce chronić dzieci na przykład przed różnymi niebezpieczeństwami, co po prostu prosić wszystkich twórców, którzy nagrywają różnego typu animacje, historie, zabawki, czy ogólnie wszystkie rzeczy przyjazne dzieciom. Poprosili wszystkich takich twórców, aby oznaczali w swoich filmach, czy one są przeznaczone dla dzieci, czy też nie. Oraz poproszono wszystkich takich twórców, aby określili swoich odbiorców, czyli kto ile ma lat. I ja. I ta ustawa wprowadza też niestety straszną rzecz dla twórców, która jest po prostu okropna. A mianowicie wszystkie treści, które są przeznaczone dla dzieci i będą tak uznane, to ustawa COPPA usunie z tych filmów komentarze, ankiety oraz również kartę społeczności. Czyli wszystkie możliwe komunikaty, wszystkie takie możliwe po prostu formy komunikacji z widzami. Także jest to naprawdę straszne. Bo niektóre kanały na przykład, które są o tematyce Disneya, bardzo na tym cierpią. Tak samo jeżeli chodzi o kanały, na których są same zabawki, to naprawdę jest to ciężkie. I z racji tego, że mój kanał, że na moim kanale w większości pojawiają się filmy z figurkami koni, które w teorii są przeznaczone dla dzieci, nie tylko dla takich kolekcjonerów jak ja, czy The Maze Runner, czy Stanie Tenebris. Niestety, mimo że każda z nas jest zwykłą kolekcjonerką koni, to niestety nasze filmy są uznawane za przeznaczone dla dzieci z racji tego i przez to trzeba podjąć pewne środki, aby zapobiec usuwaniu komentarzy z takich filmów. I właśnie pozrobiłem ankietę z przedziałem wiekowym, którą mogliście wypełnić w jednym z ostatnich filmów. Po jej wyniku stwierdziłam, że najlepszym sposobem, aby uniknąć usunięcia komentarzy, będzie właśnie oznaczenie filmów w postaci właśnie napisu, że nie jest on przeznaczony dla osób poniżej 13 roku życia. Bo w teorii YouTube jest przeznaczony dla osób powyżej 13 roku życia, bo YouTube jest od 13 lat, ale YouTube po prostu nie ma wpływu na to, kto tak naprawdę ogląda te filmy i dlatego właśnie wprowadzili taką ustawę, aby ochronić dzieci, które na przykład oglądają filmy na YouTubie z kont swoich rodziców, czy też starszego rodzeństwa, żeby po prostu je uchronić przed różnymi niezbyt fajnymi rzeczami, typu pedofile, czy coś w tym stylu. Wiecie, o co chodzi? Tutaj po prostu chodzi o ochronę dzieci. I dlatego właśnie powstała taka ustawa, która niestety jest dla twórców dosyć straszna, jeżeli chodzi o to usuwanie komentarzy. Ale właśnie ja postanowiłam wstawiać w filmach takie coś, ponieważ chcę tego uniknąć. I wiem, że większość widzów mojego kanału to
to też również młodsze osoby, czyli poniżej 13 roku życia. I słuchajcie, ja wam nie zabraniam oglądać moich filmów. Jeżeli macie mniej niż 13 lat, to oczywiście możecie oglądać moje filmy. Ja tutaj nikomu nie zabraniam oglądać moich filmów, tylko po prostu jestem zobligowana przez tą ustawę COPPA, aby określić, kto ogląda mój kanał, i po prostu muszę to pisać w filmie, bo inaczej prawdopodobnie usuną mi komentarze z filmu, gdzie pojawiają się figurki, czyli na przykład mój serial, który kochacie i nie chcę, żeby zniknęły z niego komentarze, bo to będzie po prostu straszne dla dalszego rozwoju tego serialu. Więc dlatego teraz przed każdym filmem właśnie piszę, dla kogo on jest przeznaczony, bo chcę po prostu uniknąć tej strasznej konsekwencji, która mam nadzieję się nie stanie. Także pamiętajcie, że wszyscy, dosłownie wszyscy, niezależnie od wieku, możecie oglądać moje filmy. Tylko niestety jestem zmuszona oznaczyć tak moje filmy, bo inaczej YouTube po prostu zrobi z moimi filmami co chce i ja nie będę miała na to żadnego wpływu. Także mam nadzieję, że mnie zrozumieliście i że teraz będziecie wiedzieć, że dlaczego to robię. Po prostu chodzi o to, aby mój kanał przetrwał i aby komentarze przetrwały przede wszystkim i te inne rzeczy, i te inne formy komunikacji. Bo one są dla mnie bardzo ważne. Komentarze są tak naprawdę najważniejszą rzeczą dla mnie, jeśli chodzi o kanał. Nie tylko subskrypcje się dla mnie liczą, ale także komunikacja z wami, bo uwielbiam z wami pisać. Gdy czytam te komentarze, to no, naprawdę czuję się szczęśliwa i nie chcę, żeby to zniknęło. Podejrzewam, żeby też. Także dlatego to robię, żeby po prostu uchronić mój kanał przed tą straszną konsekwencją, z jaką wiąże się właśnie postanowienie tej ustawy COPPA. Także mam nadzieję, że jakoś w miarę dobrze to wytłumaczyłam i teraz wszyscy wiecie, o co chodzi. Także jeżeli ten film wam się spodobał i uważacie, że teraz wszystko rozumiecie, no to zostawcie proszę łapki w górę. Wtedy będę wiedzieć, że wszystko zrozumieliście. Napiszcie w komentarzach, czy teraz już wszystko jest dla was jasne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to piszcie, możliwe, że na nie odpowiem. No i subskrybujcie mój kanał i klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem na tym kanale. I jeżeli chodzi o codzienne filmy, to będą one się jeszcze pojawiać do 6 stycznia włącznie. Także jeszcze do 6 stycznia będą codzienne filmy, a potem już normalnie według starego rozkładu, który możecie znaleźć w zakładce społeczność. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jaki jest mój normalny rozkład kanału, gdy chodzę do szkoły, to możecie go znaleźć właśnie w karcie społeczność. Także tam zaglądajcie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!